Okej. Nagrywanie. Okej. Przypadkiem nie jest za głośno? Chyba nie. Chyba nie. Okej. Cześć, jestem Marcin, to was kolejny odcinek na moim kanale. To jest Five Nights at Freddy's Rewritten. Dobrze, myślę, że dobrze powiedziałem. To jest fan game FNAF. Jak widzicie, to nie jest oryginalny FNAF. Od razu mówię. Zrobiony w tym roku w zasadzie. W tym roku wyszedł ten fan game, więc jestem w miarę tutaj na świeżo. I jest to odtworzenie FNAF-a 1. FNAF-a 1. Graphics high, wszystko zajebiście ustawione. Myślę, że możemy start new game. Are you sure? Tak. Ten film jest sponsorowany przeze mnie! Jeżeli jeszcze nie wiecie, pracuję aktualnie nad moją grą, bardzo oryginalną, bardzo cudowną, więc jeśli chcecie się tutaj jakoś przyczynić do tworzenia gry, możecie na spokojnie wbić Międzywymiarowa Armia, Patreon i wspierać nas przy tworzeniu gry. A jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, to mamy jeszcze z Grzesławem nowy kanał. Tutaj mój Grzesława kanał. Jeśli ktoś chciałby posłuchać jakieś AI generated piosenki, tak po prostu dla beki, to możecie tutaj znaleźć jakieś coś dla siebie. Myślę, że projekt bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny i mam nadzieję, że wam też jakąś radochę przyniesie. Dlatego o tym mówię. Ale to tak na marginesie, przy okazji, jak już się reklamuję. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że pracuję nad grą i że możecie mnie tutaj ładnie wspierać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i wracamy do odcinka. Pierwsza noc. Lecimy. Jak mówiłem, jest to rekreacja pierwszej części, więc jak widzimy tutaj Help Wanted, tutaj mamy gazetę, że szukają pracownika do Freddy Fazbear's Pizza. I oczywiście ja jako osoba z doświadczeniem, no muszę się temu podjąć, nie? Więc, o, loading screen. Fajne to jest logo. Bardzo fajne logo i... Okej. I to wygląda obiecująco, jakby mapa też się zmieniła. I wanted to leave a set of pre-recorded messages for you to help you get settled in the first few nights. Żeby mnie nie zagłuszał. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Freddy miał takie rękawiczki na banerze z filmu FNAF. Tylko na banerze. W filmie FNAF nie miał rękawiczek, ale na banerze miał. Więc... Myślę, że to jest inspiracja filmem FNAF. Myślę, że to jest... Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned, bleached, and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. No. If I were forced to sing those same stupid songs all this time and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So, just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. Na kamerze. They used to be allowed to walk around during the day too, jak animatoriki się poruszają, bo tutaj się faktycznie poruszają. Now, concerning your safety, the only real risk
to you as a night guard here, if any, the fact that these characters, well, they're pretty technologically advanced. Tak, są... And, yeah, if they see you after hours, they probably won't recognize you as a person. Yeah. Instead, they might see you as a metal endoskeleton without a costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now that wouldn't be so bad if the suits themselves didn't have mechanical pieces to lock the endoskeleton into place. So, you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out of the front of the mask. Ej, bo oni nigdy paletkowy się nie pokazywał. First day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras. Widzę go tu. Remember to close those doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. All right. Good night. Okej. Okej, więc ten wstępy mamy za sobą i... Widać jak oni chodzą, to jest zajebiste. Dobra. Widzę ją. Bo oni mi zepsuł kamerę. To jest... O kur... Okej. To jest creepy. Gdzie jest Chica? Żeby ich zobaczyć, muszę się tak wychylać, czy... Nie, chyba nie. O kurde. To jest straszne. Patrzenie na kamerę jest straszne. Od samego patrzenia można dostać jumpscare. Ej, ona tu była. Dobrze, okej. Jest. Okej, on normalnie się tak wychyla. On tu na bieżąco, bo ja nie mam tutaj nigdzie pokazane, ile ten, która jest godzina. On tu na bieżąco w tym zakresie. Czy już jest piąta? Check your logbook tomorrow. Okej. Okay. Szkoda, że nie mamy nigdzie tutaj zegarka gdzieś tutaj na widoku. Co by się przydało. O, razem tu są. O, już nie. Oni? Myślę, że to wychylanie się niepotrzebne. O! Myślę, że jest bliżej. Ej, światło się zapaliło. Yo! Zajebiście! Mamy prąd! Odzyskałem prąd. Dobra. I druga noc, I guess. Druga noc. Pierwsza, bez problemu. Nieźle. Okej. Aha, i mam... Press M to mute. Hello, hello. Nie, czy... Well, if you're hearing this and you made it to day two, congrats! I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place. No. You know, interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. No, I heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey.
I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also wanted to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside of your doors. So if you can't find something, or someone, on your cameras, be sure to check the door lights. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger. I'm not implying that. If one of them gets close to your office, I know it can be startling. They're a lot bigger than a lot of people think. But something that helps me calm down is checking the lights after they leave. I guess just proving to yourself that it's no big deal helps sometimes. Also, check on the curtain and pirate code from time to time. The character in there seems unique in that he only really moves when you aren't looking at him on camera. I guess he doesn't like being watched. You could probably trick him into thinking that you're still watching him if you keep his camera selected before closing the monitor. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. So yes. Talk to you soon. Dobra, ale nie będzie cicha. A ten dźwięk? The fuck, co tu się odpierdala? Ej, co? Ta karuzela się włączyła. To karuzelę pojebało. Ej, ja się czuję niepewnie teraz. Ja nie wiem, gdzie oni są. Okej, bo nie jest tu. A czeka? No ja nie wiem. Foxy? Kurwa, Foxy. Nie, nie rób tak. Foxy, nie. Czy ja się mam wychylać faktycznie, czy... Ja nigdzie nie widzę, nigdzie ciki. Jest trzecia. Co tu jest napisane? Jestem Mike, dobra. Nie wiem, czy ja tu powinienem teraz czytać. Nie, chyba nie jest. To chyba nie jest najlepszy... moment, żeby czytać takie rzeczy. Myślę, że podczas montażu będzie idealnie. Wy możecie zawsze po to zatrzymać film, nie? Macie takie ho, możemy tak zatrzymać czas, nic wam nie wyskoczy z nienacka. Jak będziecie czytać. Znowu się to rozłączy? Okej, ja nie... Halo? Nie rozumiem, ona się włącza raz na jakiś czas. I nie mam pokazanej też... baterii. Nie wiem, ile mam baterii. Więc jest lekki problem. Jakby szczerze. Mogę to zapalić? Fox jeszcze nie biegnie. Szczerze muszę przyznać, że to wygląda bardzo dobrze, tylko... Nie rozumiem teraz, co się dzieje. Bonnie tu jest. Okej. Okay. Bo to jest druga noc. Już jest piąta. Jeszcze nie widziałem nikogo pod drzwiami. To się zaraz zmieni chyba. No, muszę mieć Foxy'ego na oku. To jest pewne. Okej, okay, myślałem, że coś słyszę. What the fuck?
Okej, okay, szósta. O kurde. To jest mocne. Bo tutaj... Wiadomo, że w pierwszym FNAF-ie mocne były te halucynacje i te wszystkie... wszystkie paranormalne zjawiska, które się działy. Te It's Me i tak dalej, te wskakujące twarze i tak dalej. Ale tutaj to już jest inny poziom tego, jakby... Tutaj duchy faktycznie ingerują w otoczenie, albo w tą karuzelę, albo jak widzieliśmy w mój monitor, w monitory włączają światła jakoś, nie wiem, jakoś to robią. Hello, hello! Hey, you're doing great! Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. Anyway, I better not take too much of your time. Things start getting real tonight. Hey, listen. I had an idea. Okay. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, na kamerze widzę, ile ma prądu. You know, teraz zauważyłem. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Aha. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. Nie, to musi być ogólny prąd. I wonder how that would work. Yeah, never mind, scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Freddy is going to move tonight. Nie gadaj. Ej, ale kto mi pomaga? Golden Freddy? Ej, dobra, bo jak Freddy się ma ruszyć, bo... To coś, co mi to napisało, powiedziało, że Freddy się ruszy. To ja powinienem być ostrożny. Nie, to powinien być bardziej ostrożny, niż zazwyczaj jestem. Słyszałem coś. Okej, okay. To jest chyba pierwsza. Oj, oj. O nie. O nie. Nie róbcie mi tak. To jest... Nie, nie, nie fajne. Nie fajne. Chłopaki, się lubimy przecież. O pierdolę. Myślę, że nie żyję. Myślałem, że umarłem, ale zawału dostałem. To jest mocne. O nie. O nie. Najgorzej. Kurwa. Freddy. Kurwa. Freddy. Gdzie jest Freddy? Where's Freddy? Freddy Fazbear? Gdzie jesteś? Mam problem. Nie wiem, gdzie jest Freddy! To jest okropne. Okej, te halucynacje są okropne. To jest gorsze niż we FNAF 1 oryginalnym. Tu jest Freddy Fazbear. Freddy Fazbear, siema. Ej, jak oni siedzą na jednej kamerze, to jest git, nie? To tak... Fuch. Na innym ogniu, ale myślę, że już minęło. Już nie jest aż tak dobrze. You fucking kidding me. O, poszła sobie. Okej. Ej, gdzie jest Freddy?
O nie. Ja tu umrę. Ja tu umrę. Foxy? Okay. Rozumiem. Chyba. Freddy się przemieszcza inaczej niż w FNAF-ie 1 oryginalnie. Chyba, że... Ja nie wiem, gdzie on jest. Jest szósta. Ja nie wiem, jak działa Freddy. Ja nie wiem, jak działa Freddy. Ja nie rozumiem. Przez ostatnie 5 minut, czy nie wiem ile to trwało, ale przez ostatnie minuty czułem taki stres. Ja pierdzielę, ja nie wiem jak działa Freddy. To jest najgorsze. Grasz we FNAF 1. Ja jako gracz, który kurwa idealnie zna tą grę. Zna mechaniki. Tak jak... No, wszyscy działają. Wiem jak sobie najlepiej radzić z nimi. Tutaj nie wiem jak działa Freddy. Nie wiem jak sobie radzić. To jest to czego potrzebowałem. To jest ta świeżość. Świeżość. Ten strach przed nieznanym. Wow. You made it yesterday. Almost. Okej. Ej, bo tu jest czwarta noc już. Hello, hello. Hey. Dobrze. Hey, wow. Teraz ginie. Siema. Listen. I may not be around to record a message for tomorrow. It's okay. Been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my message for you, when I did. Hey, do me a favor. Yeah, the ego for you. You can check inside those dudes in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Zrywne wszystko. Zremiksowali pozytywkę. Zajebiście. To było. O kurde. Dobra. Czuję się przerażony w tym momencie. Wait and stop him. Dobra, bo ja... Okej, Freddy siedź. Proszę. Freddy siedź, nie ruszaj się. Freddy chyba działa tak, że on się pojawia w losowym miejscu i trzeba go znaleźć na czas. Takie mam wrażenie. O, pierdolę! Słyszałem coś z lewej i mi coś wyskakuje. Freddy? Freddy, czemu?
nie ma Freddy'ego. Gdzie jest Freddy? Tam jest Freddy Fazbear. Dobra. Freddy Fazbear caught on camera. Złapany w 4K na kamerze. Dobra, Foxy będzie biegł. Ona tak... Ona mi za drzwi wskoczyła. Halo? Okej. Tu jest Freddy. O, czeka, wydaje się. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja czuję taki terror w tym momencie. Tu jest Freddy. Freddy! Kurwa! Dawno tak się nie bałem przy grze FNAF. Naprawdę. Musicie w to zagrać. To jest okropne. Się przemieścił. O kurde. Tu jest Freddy. Freddy Fazbear, proszę. On się zbliża po prostu do dowolnych drzwi, czy... Nie ma go tu. Jestem tak kurwa spięty. W tym momencie. Co? 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 Dlaczego? Dlaczego cieka była w moim biurze? It's me. A, tu jest it's me. Co? Dobra, ja nie wiem co ja właśnie zobaczyłem. Co było? Czy to był błąd? Ona powinna być przy drzwiach chyba. A nie tutaj. Chyba, że to tak miało być. Chyba, że ona już wszedła do pokoju. Okej. If you want to help, leave office left door. Mogę? Mogę! Mogę! Mogę chodzić. Kurde. Nic nie widzę, mam F, flashlight, E. Wejść. O kurwa. It's me.
Okay. Listen to me. O kurde. Ej, mogę przejść. Wait. Czy mogę przejść noc w normalny sposób? Albo mogę posłuchać się. If you want to help, leave office through the left door. Move quickly, we don't have much time. Okej. Okay. Rozumiem. Trochę się obijałem, ale... It's me. Mam tu iść? Mam tu iść, okej. Okay. Run. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nic nie widzę. Ja leginę. Wyjście. O kurwa, nie mogę wyjść. Ja nie wiem, dokąd mam iść. Tu mam chyba iść. Tu kibla? Tu jest kod jakiś. 1987. Jeden, dziewięć, osiem, trzy, okej. Ja już wpadłem na to, ale mi pokazał. O kurde. It's me. O kurde. Back in the office. Back in the office. Back in the office. Exit. Exit, czyli co? Ja idę. Okej, okej, jestem w office, jestem w office. Co ja zrobiłem? Ja nie wiem, co ja zrobiłem, ale to jest mocne. O nie. O nie. Open the camera monitor when Fredbear's suits wake up. Nie. Czy ja to mam wszystko robić od nowa? Nie. O, nie muszę. O mój Boże, ktoś o mnie myślał. O, ej. Skurwysyn jebany. Już otworzyłem kamerę. Dobra, ja zrobiłem coś. Ja nie wiem, co ja zrobiłem, ale... Czekaj, ale... Open the camera monitor when Fredbear's suit wake up. Otworzyłem! I jak na jak długo muszę to robić? Ale ta gra mi zaczęła ciąć. Okay. Czyli mam wrażenie, że po prostu muszę czekać, aż śmiech się skończy. O kurde, tu są wszędzie te.
widzieliście to? Tu były wszędzie Missing Children. Ogłoszenia o zaginionych dzieciach. Chyba pojebał cię, Fredbear. Znaczy on mi w teorii pomaga, nie? Muszę patrzeć na jego, ale nie wiem, no na Freddy'ego też muszę patrzeć, chyba. Ja pierdzieli znowu ten. Kurwa, pojebał cię, co się dzieje? No przestań. Może się teraz dowiem, co ten. Freddy moves to a random position every time he loves. If you don't see him on the camera, then he might be at your right door. Okej. Okej. Czyli, tak jak mówiłem, on się pojawia randomowo na kamerach. A nie tak jak w FNAF-ie 1 oryginalnie, że ma te swoje miejsca i powoli idzie w naszym kierunku, tylko gdy go nie znajdę, to jest po prawej. Czyli co ja mam zrobić? Czyli kiedy ja wiem? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Czemu ja się zgodziłem na to? Ale to mi ścina. Ale to jest pojebane. Może powinienem piątą noc przejść normalnie najpierw? Nie, ale po co? Po co? Po co, jak można przejść od razu jakiś pojebany Nightmare Mode? Ale zauważyłem, że Bonnie i Chica aż tak agresywni nie są. Aż tak? Chyba. Wszystkie pojebane dźwięki. Czekają. O mój Boże. Czeka, nie wiem. Halo?
dobra, bo Freddy się śmieje wszędzie, ale tu jest. Okay. Ja nie wiem, co tu się dzieje w tej grze. Ja nie wiem. Okej. Okay. Oni tu są. Ja nie wiem, co ja słyszę. Słyszę tyle dźwięków stresujących. Nie, ta gra jest... jest mocna. Po prostu. Muszę wiedzieć, kto jest godzina. Nie, pewnie piąta była. O, właśnie chciałem zamknąć drzwi, bo nie wiedziałem, gdzie jest Freddy. O mój Boże. Czy to jest tak, że jak on jest tam z tyłu, czy to jest jego ostatni przystanek, zanim mi wpierdoli? Ja bym chciał wiedzieć, bo to jest bardzo istotne. A kurwa, ale to już pewnie piąta była. Ja chcę to mieć za sobą, nie? To jest tak stresujące. Ja nie wiem. Naprawdę udało im się z tymi wszystkimi świecącymi światłami, z tymi wszystkimi losowymi odgłosami stworzyć taką atmosferę agresywną, pełną terroru, że... kurwa, tragedia. Który się ruszył. To nie jest tu. Ja nie wiem, dokąd Freddy idzie. Ja nie wiem. Może to też jest losowe. Może on się losowo pojawia w miejscach. Losowo też może pojawić się przy moich drzwiach. Jeśli on jest teraz przy moich drzwiach. Ja nie wiem, gdzie on jest. Jest tutaj. Ten Golden Freddy to jest taki kurwa skutysyn. I otworzyłem drzwi. I znowu nie, gdzie on jest. Ja kurwa nie chcę w to grać już. Nie wystarczy. Już wystarczy Freddy FNAF.
mi już naprawy. Tam jest cieka, dzwoni. Nie no, zajebiliście, fajnie było. A ten to co, za długi basy? Nie no, jak chuj. Tu jest. Spadaj. Jakie ci kurwa nie lubię. Fredber. Ty kurwo. Zostaw mnie już. Ledwo co wychodzę z kamery i znowu muszę ją ubierać. Musiałem zamknąć drzwi. Nie mam prądu. No nie. Ile ta noc ma trwać? Naprawdę. Czy będzie ding ding ding? Jest. Nawet nie wiem, czy mam szansę tu przetrwać, tak szczerze. Oj. Nie, nie zabijaj mnie. Okej, nie przestraszyłem się, bo coś... Światło tutaj zaczęło świecić i to mnie bardziej zainteresowało, ale... Okej, tu jest Feli Fazbear, a tu jestem ja. Best friends! O mój Boże. Ta piąta noc... To jest jakiś koszmar. Ja już nic nie mówię nawet o... o tych... lagach. O lagach. A może ja po prostu powinienem wyjść i trochę na medium dać, może na low nawet, tak żeby wiecie, żeby trochę ładniej, płynniej. Okej, teraz normalną noc, może spróbuję normalną noc przejść najpierw. To by było sensowne. Może to tak zrobić chyba. Oleję tego typa tutaj, tego Goyenfriego. I najpierw przejdę to piątą noc normalnie. A kiedy indziej zrobię to. Widzę, nie? Ja wszystko obserwuję. Dzięki za piękne show. It's too late now. It would be too dangerous for you to leave. So we were hoping we could move on. The rest of the night. Czy zakładam?
cicho. Zgaduję, że mogę zrobić jakiś good ending w tamten sposób. Przechodzę za tamtą noc. Tu jest Ray Fazbear. Ja nie wiedziałem, że on się też może pojawić. Okej. Co jest właśnie stresujące, jak trzeba tego frame'u faktycznie szukać w tych kamerach. Jest. Chyba już wyczaiłem wszystkie miejsca, w których Freddy może się pojawić. Chyba, tak zgaduję. Bo by się przemieścił. Tu jest jeszcze. Nie rozumiem. Czeka jest tu, ale... Freddy? Och... I znowu nie mam prądu. Mogę sprawdzić, która jest godzina przynajmniej? Chyba nie. Gdzie byłeś? Rozumiem. W kibl się wysrać. Zajebiście. Dobra. Ja już byłem na to gotowy. Make sure not to waste power. Use your lights and doors only when necessary. Jasne. Wezmę sobie do serca, nie? Och. O Boże. Oj Boże. Ej, czy to jest ten? Ej, to rozpoznaję. Tu jest ten Fredbear i ten Spring Bunny, do którego szłem. Czy mi jest? Ej,
To jest naprawdę dobry fangame. Ja bym to zakończył w tym momencie, bo to już trochę trwa ten odcinek, ale jeśli ktoś by chciał, żebym przeszedł jeszcze tą piątą noc i tym bardziej tą specjalną piątą noc z tym Golden Freddy'm, a raczej z tym Fredbearem, to można to zrobić. Można to zrobić, ale to najwyżej w kolejnym odcinku. Jak dam radę, to przejść tą piątą noc. Ja później się za resztkę zabiorę. Myślę, że może być jeszcze piąta, szósta noc. Może być jeszcze? Może być. Chyba, że ten dodatkowy, ta specjalna piąta noc robi za szóstą noc. Też tak może być. I za to dostaje się inny ending. Kto wie. Ale nie wiem. Może jeszcze będzie szósta noc. Może? Albo będzie Custom Night. To też jest w sumie całkiem bardzo możliwe. Ale nie wiem. Jeśli miałbym ocenić ten fangame, to jest naprawdę, naprawdę dobry. Naprawdę. Grafika, wszystko. A to mi się samo ustawia na high. Nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Ale grafika naprawdę jest dobra. Graficznie to wygląda zajebiście. Animacje też są zajebiste. To jest tylko to, że mój komputer to nie jest to najlepszy, ale też nie jest najgorszy. Więc czasami też no, zdarzał się zacinać takie high quality graphics i tak dalej. Więc no, zdarza się niestety. Ale to, co widziałem, to było naprawdę... To było najbardziej przerażające doświadczenie, jakie doświadczyłem od miesiąca może, nie? Coś takiego. No bo nie wiem, kiedy ja ostatnio grałem w FNAF'a Plus, tego fanowskiego. Nie no, to trochę czasu minęło, odkąd przechodziłem w FNAF'a Plus fanowskiego. On też był straszny. Prawda, on był straszny. Ale jumpscary były straszne. Screamery, jak coś wyskakiwało, to było straszne. Za to ta gra, ona robi straszną atmosferę. Nawet nie wiem, czy opisać jako straszne, bo to jest po prostu stres. To jest taki stres, jak tam stoisz, znaczy siedzisz w tym biurze i musisz szukać tego Freddy'ego wszędzie, bo jeśli go nie znajdziesz, to możliwe, że jest przy drzwiach i możliwe, że zaraz ci wyskoczy. Nie wiadomo, musisz się domyślić, gdzie on może być, a to nie jest ciężkie, jak jest 10 różnych lokacji, w których może się znajdować. Foxy działa jak Foxy, okej, okay. Bonnie działa jak Bonnie, Chica też. Działa tak samo, tylko że Bonnie i Chica są mniej agresywni niż w oryginalnej jedynce. To na pewno zauważyliście, że oni sobie roamują, ale nie są aż tak agresywni. Oni aż tak często nie pojawiają się przy drzwiach, jak to w pierwszej części bywa. Ale myślę, że to przez to, żeby to zbalansować ładnie z tym Freddym, żeby był czas szukać tego Freddy'ego. Ale to i tak jest stresujące, bo ja zawsze mam, z tyłu głowy zawsze jest ta myśl, że kurde no, tu może zaraz wchodzisz w kamerę i zaraz może po lewej być Bonnie, zaraz po prawej może być Chica i trzeba szybko patrzeć na tych kamerach, czyli gdzie jest ten Freddy, bo nie wiadomo, czy zaraz coś przy drzwiach nie będzie stać, więc to jest ten element, który sprawia, że człowiek się stresuje i to jest dobre, bo później jak coś ci wyskoczy, jak dostajesz jumpscare, to bardziej się wystraszysz. To jest idealnie zrobione. Jeszcze te wszystkie paranormalne zjawiska, jak migające światło, ten karuzela, która się włącza randomowo, albo te monitory w biurze, które się randomowo włączają. To wszystko jest specjalnie tak zrobione, żeby tylko wywołać u siebie stres. Naprawdę. Tylko żeby stres wywołać. Więc to jest naprawdę tak idealnie zrobione. Jeszcze ten Golden Freddy do tego.
To jest naprawdę coś powalonego. To jest... To jeszcze dodaje ten stres faktor. Ten... To jeszcze zwiększa ten poziom stresu, że musisz zdążyć. Zdążyć ubrać kamerę. Musisz później... Jak na przykład... Jak to ja miałem na przykład, że wchodzę w kamerę, sprawdzam, wychodzę z kamery i znowu muszę ubrać, bo Golden Freddy sobie tak zachciał i znowu ją muszę ściągnąć, bo chciałbym sprawdzić lewo, prawo. I w tym momencie, w którym zakładam po raz drugi kamerę, może być tak, że dostanę jumpscare od Boniego albo Chiki, którzy mogą tam stać. Wiecie, to jest po prostu... Przydłuża mi to czas reakcji, żeby zareagować, żeby sprawdzić drzwi. I to jest mega stresujące. Więc... Nie wiem. Fangame naprawdę dobry. Naprawdę dobry. Może tego nie widać, że to jest takie mocne. Może tego tak bardzo nie widać na nagraniu, ale... Zagrać sobie samemu w to... O boj, będziecie mieć linka do tej gry w opisie, na pewno, bo musicie w to sami zagrać, musicie spróbować. To jest takie, no, pik, normalnie, pik horror, dobre, dobre, więc... Nie wiem, jak będę chciał, to siądę jeszcze do tego i będę przechodzić piątą noc. Zobaczę. Może być tak, że ja nie. Może być tak, że po prostu powiem na. Bo może ja po prostu nie chcę. Bo to jest takie tak przerażające. Ale coś w tym właśnie jest. Że to fakt, że to jest takie przerażające, też jest właśnie. Coś w tym jest pociągającego, nie? No właśnie, więc zobaczę, jak wam się podoba. Zobaczę, jaki odzew będzie. Moim zdaniem, kurde, dobre, Overhaul to jest chyba twórca tego fangame'a, więc naprawdę Overhaul, zajebiście, dobra robota. FNAF Rewritten, to jest coś, czego się nie spodziewałem, żeby było aż tak dobre. Spodziewałem się czegoś troszkę innego. Ale czy się zawiodłem? Nie zawiodłem się. Naprawdę, więc jeden z lepszych fangame'ów, I guess. Nie jest to dog shit fangame. Nie jest to dog shit fangame. Jest to good quality fangame, który polecam każdemu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.